Kochani moi, w ten ostatni dzień naszych rekolekcji chciałbym, abyśmy jeszcze raz w szczególny sposób uświadomili sobie, jak niesłychanie ważna jest misja Matki Bożej w naszym życiu. Wiecie dobrze o tym, że po grzechu pierworodnym, którego skutkiem i konsekwencją w ciele, w duszy i w duchu było powstanie lęku przed Bogiem, wcielenie wstydu w nasze ciało z powodu tego, co zrobiliśmy i poczucie winy, które jest nie do zniesienia z powodu tego, jacy jesteśmy, jak grzeszymy, jak bardzo łatwo wchodzimy w kompromis ze złem. No i oczywiście musimy sobie z tym jakoś radzić, prawda? Z tym lękiem przed Bogiem próbujemy go jakoś obłaskawiać naszymi modlitwami, żeby czasami nas nie ukarał. Jakoś próbujemy radzić sobie z naszym wstydem, próbując być kimś, kim nie jesteśmy. Gramy ciągle jakieś role. I czasami niektórzy patrząc na nas mówią, kiedy ty jesteś prawdziwy, bo ja już nie wiem. Boimy się prawdy o sobie, wstydzimy się prawdy o sobie. I nosimy to poczucie winy, które jest nie do zniesienia, które zrzucamy na drugiego człowieka. To zawsze ktoś inny jest winien, tylko nie ja. Usprawiedliwiamy się, jak tylko możemy, że ktoś inny jest winien. Że to ktoś inny, że to jego wina, to jego problem, to nie mój problem. To on musi się zmienić, to on musi się nawrócić, to on niech coś z sobą zrobi. Prawda? To ciągłe zrzucanie winy. To są skutki i konsekwencje grzechu pierworodnego, w którym to skutkach często żyjemy cały czas, każdego dnia. I Bóg po grzechu pierworodnym zapowiada pojawienie się niewiasty, która zmiażdży szatana, która razem z pierworodnym potomkiem całkowicie zwycięży. I pamiętacie, że Bóg mówi o tym, że wprowadzi nieprzyjaźń pomiędzy niewiastę i węża. Pomiędzy potomstwo niewiasty a potomstwo węża. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jest to pierwszy papierek lakmusowy, kto należy do Boga i kto jest z Boga, a kto należy do szatana, jest nasieniem, potomstwem szatana. Kluczem jest tutaj kwestia przyjaźni lub nieprzyjaźni z niewiastą. Wiecie, kochani moi, że przyjaźń oznacza bycie przy czymś, co jest jaźnią, czymś najbardziej osobistym, intymnym, osobistym, sekretnym. Najbardziej bliski, to jest tak jak dwa serca, które są nieustannie z sobą zjednoczone, gdzie nikt i nic już nie wejdzie pomiędzy te serca. Bycie przy jaźni, serce w serce. I ci, którzy będą zrodzeni z Boga, będą prorokować tą przyjaźń. Przyjaźń z niewiastą. I tym pierwszym, pierworodnym, który narodził się z niewiasty, aby zmiażdżyć szatana, jest Jezus Chrystus. A potem my wszyscy, którzy duchowo narodzimy się, kiedy pierworodny będzie umierał na krzyżu i odda wszystkich nas swojej matce, aby zaczęła rodzić nas do życia wiecznego. Jezus pierwszy pokazuje nam, jak należy wypełniać proroctwo z pierwszej księgi rodzaju o przyjaźni z niewiastą. To jest zdumiewające. Zawsze się nad tym zastanawiam, jak Bóg ukrywa pewne rzeczy, żebyśmy mogli je odkryć i zobaczyć. Nie ten, który jest zapowiadany przez wieki, przez proroków. Kiedy pojawia się na tej planecie, pojawia się jako bezbronne dziecko. W łonie niewiasty. Całkowicie jej oddane. I nie mam wątpliwości, że kiedy chcemy naśladować Jezusa Chrystusa, a to jest nasze powołanie, to powinniśmy zacząć tak jak On. Od duchowego poczęcia się w łonie Maryi.
ponieważ ona chce nas w szczególny sposób kształtować na wzór swojego Syna Jezusa Chrystusa. I kiedy jesteśmy w jej łonie, ona staje się dla nas najpiękniejszą drogą do realizowania podobieństwa naszego do Jezusa. To jest niesłychanie ważne, ponieważ im bardziej jesteśmy uzależnieni od niej, tym bardziej ona może działać niesamowite rzeczy w naszym życiu. Jezus jest z nią 30 lat. W ukryciu Nazaretu, pośród zwyczajnych obowiązków. Razem z nią je, razem z nią śpi, razem z nią pracuje, razem z nią się modli. Razem przeżywa 24 ha na dobę. W jednym domku, pod jednym dachem. 30 lat jest dla niej. 3 lata dla wszystkich. Co nam to mówi, nie? Jak bardzo Bóg dowartościowuje raz życie codzienne. Nie pośród spektakularnych cudów, ale codzienne życie, ale w obecności Bożej. Codzienne życie, ale w obecności Maryi. Kiedy praktycznie razem robimy wszystko. Maryja nieustannie chce nas przeprowadzać w każdej chwili dnia i nocy, być razem z nami, aby nas chronić, ale nade wszystko, aby nam objawiać prawdziwą miłość Jezusa do nas. Jego moc, Jego czułość, Jego potęgę, Jego chwałę. Maryja nigdy nie zatrzymuje na sobie. Ona zawsze prowadzi do Niego, do swojego Syna Jezusa. Ale ważne jest, aby się od niej uzależnić w taki dobry sposób. Czyli wszystko robić razem z nią. Otworzyć oczy serca, aby zobaczyć ją oczami serca tuż przy mnie. I żebyśmy wszystko przez cały dzień robili razem. Wielu ludzi modli się pięknie i na różańcu, i chodzi na nabożeństwa majowe, ale to jest, porównałbym do czegoś takiego jak porozmawiać codziennie na przykład przez 30 minut ze swoją przyjaciółką, przez telefon, chociażby. Ale jest różnica, kiedy podejmujesz decyzję, aby sprzedać swój dom, wszystko co masz, i przenieść się do domu swojej przyjaciółki, aby razem z nią zamieszkać w tym domu. 24 ha na dobę u niej. Jej niepokalane serce, ona zapowiada to w Fatimie, jest naszym domem, naszym mieszkaniem. Co więcej, Bóg przygotował w jej niepokalanym sercu ratunek dla ciebie, dla twojego małżeństwa, dla twojej rodziny. A więc uczyć się żyć w niepokalanym sercu Maryi, to po prostu wszystko razem z nią robić, o wszystko pytać, czy możesz, bo kiedy oddajesz jej swoje życie, kiedy poświęcasz jej siebie, twoje życie już nie należy do ciebie. Więc to jest coś, nad czym my mamy duży problem, ponieważ wielu z nas nawet czyni poświęcenie się Matce Bożej, 33 dni poświęca się w takich rekolekcjach przepięknych, konsekrowania się Matce Bożej, ale nie widać po tej konsekracji owoców, dlatego że cały czas żyjemy tak, jak my chcemy sobie żyć. Nic się nie zmienia. 33 dni przeszliśmy, poświęciliśmy się Matce Bożej, niektórzy sobie założyli piękne medaliki z obrączkami, ale nic się nie zmienia. Dlaczego? Dlatego, że ciągle my żyjemy tak, jak my chcemy sobie żyć dalej. Tak, jak nam łatwo, przyjemnie, beztrosko i miło. Chcemy żyć bez krzyża, chcemy żyć bez poddania się Matce Bożej, ponieważ to ona staje się od momentu poświęcenia jej całego siebie kreatorką mojego dnia, kreatorką mojego życia. To ona wszystkim zaczyna reżyserować. Od rana do wieczora i przez całą noc. I ja mam się wsłuchać w jej głos, mam wziąć ją za rękę i pozwolić, aby ona mnie prowadziła przez cały dzień. To wymaga zasłuchania się w jej głos, pytania o wiele rzeczy, wsłuchania się w to, gdzie ona i dlaczego mnie prowadzi, dlaczego takie sytuacje kreowane są w moim życiu, dlaczego spotkałam takich ludzi, dlaczego doświadczyłem to, to i tamto. Co, Maryjo, chcesz mi przez to pokazać? Rozumiecie, to wymaga zupełnie innego spojrzenia na swój dzień. Kiedy poświęcam im siebie,
to nawet moje modlitwy nie należą do mnie. Oczywiście, jak ktoś mi tam powie, proszę księdza, czy mógłby się ksiądz pomodlić o taką i taką sytuację? Tak, króciutko się modlę i zapominam. W tym sensie, że wszystkie moje modlitwy, które czynię, są nade wszystko jej modlitwami, jej ofiarowanymi. I to ona rozporządza moimi modlitwami tak, jak chce. Oczywiście są modlitwy, których się zobowiązuje, na przykład, nie wiem, adopcja poczętego dziecka, czy margaretka za kapłanów, więc to są te modlitwy, które są moim zobowiązaniem. Ale generalnie wszystko inne, co się dzieje w ciągu dnia, moja eucharystia, adoracja, moje różańce, koronki i tak dalej, oddaję jej. Niech ona rozporządza tą modlitwą tak, jak chce, niech daje komu chce, bo to już nie jest moje. To już należy do niej. Rozumiecie? Oddaję jej męża, oddaję jej żonę, oddaję jej dzieci. Nie są już moi. Czasami jak widzę, jak bardzo ludzie zamartwiają się o swoich najbliższych, oddając ich Matce Bożej, a chodzą w udręce, roztrzęsieni, zapłakani, bo ten to, a tamta to robi, a ten nie chce chodzić do kościoła, a ten pije. Skarby. Albo oddaliście Matce Bożej to wszystko i to ona teraz przejęła i ona się tym opiekuje, a ja z boku patrzę i tylko modlę się, ofiarowuję i czekam z utęsknieniem na cud, który ona przygotowuje, albo ja tego nie oddałem. Jak nie oddałem, to się ciągle tym dręczę. To ciągle płaczę. To ciągle chodzę roztrzęsiony. Rozumiecie? Maria nie może działać, kiedy my oddaliśmy jej coś lub kogoś, ale tak naprawdę nie oddaliśmy. Nie? Kolesiu, nie drap się teraz w głowę. Jak ty masz na imię? Jan, chodź tutaj. Patrz. Co byście pomyśleli o tym, nie? Kiedy ja Janowi mówię, Janek, oddaję ci moją komórkę, jest twoja. Ale poczekaj, jeszcze chwilkę sobie ją potrzymam, dobra? Zanim ci oddam. Proszę. Albo jeszcze na chwilkę sobie ją wezmę, dobra? Tak na chwilę. Nie, Janek, weź. Oddaję ci ją. To może razem potrzymamy, co? To może ja chwilę potrzymam dłużej, dobrze? Ale zaraz ci dam, tylko mogę potrzymać jeszcze tą komórkę? Okej. Okay. Janku, dzięki ci bardzo. Bardzo fajnie zagrałeś to. Rozumiecie, ale to są nasze modlitwy często, nie? Maryjo, oddaję ci tą trudną sytuację. Maryjo, oddaję ci mojego męża, oddaję ci moje dziecko, oddaję ci moją chorobę, oddaję ci to, co przez co teraz ciężkiego przechodzę. Ale ciągle o tym myślę, ciągle analizuję, ciągle się zamartwiam. Ja Maryjo mówi, no albo oddałaś dziecko, albo nie oddałaś, no zdecyduj się. Rozumiecie? I tutaj nie ma progresu w naszym życiu duchowym. I nawet jeśli zrobimy piękne rekolekcje, oddajemy się Matce Bożej, nic się nie zmienia, bo my ciągle to kurczowo trzymamy. Nasze życie, pomysł na nasze życie, każdy dzień ma być tak, jak my chcemy, żeby przebiegał. I nie oddajemy steru naszego życia Matce Bożej, bo się boimy. Zrozumiecie? I tak można do emerytury. I nic się nie zmieni. I mówić modlitwy, różańce, lecieć na dwie ręce, wiesz, dwie pompejanki naraz. I nic się nie zmieni. Bo problem jest tutaj. Nie? Problem jest tutaj. Więc musimy pracować nad tym bardzo. Pokój serca. Nawet jak łzy płyną, jest ciężko. Pokój serca. Jeśli oddaję to Maryi, ona ma już przepiękny plan na rozwiązanie tego. Oddaję to codziennie, więc ona to przyjmuje i na 100% zwiążę się w cudowny sposób. Nie narzucam jej, nie przyspieszam, nie mówię, ale dlaczego tak to długo trwa? Tak jakbym rozwiązał jeszcze pretensje do tego, co jej oddałem. Jeśli oddałem, to już nie należy do mnie, ok? To już nie muszę się tym przejmować. I praca duchowa w tej sytuacji no nie jest łatwa, to jest oczywiste, prawda? Ale musimy bardzo mocno prosić Ducha Świętego, aby dał nam łaskę całkowitego poddania i oddania się Matce Bożej i zaufania, że wszystko dobrze się skończy. Cokolwiek ona przejmuje, wszystko dobrze się skończy. To jest najlepsza inwestycja.
mamy ją zaprosić do naszego dnia, aby wszystko czyniła razem z nami, abyśmy my czynili wszystko razem z nią. Wprowadzamy ją we wszystko. Do Twojego pokoju, pokazujemy jej książki, Twoje kasety wideo. Pytasz ją o to, czy podoba jej się, jak siedzisz na przykład godzinami przed telewizorem każdego wieczoru. Czy podobają jej się te filmy, które teraz oglądasz. Czy ona czasami nie cierpi i nie jest zasmucona tym, co teraz robię. Z kim jestem, w jaki sposób się odzywam, w jaki sposób mówię. Nieustanne pytanie, wyobrażanie sobie, że Maryja jest przy mnie. Jestem wpatrzony w jej oczy i pytam, czy dobrze, czy tak mogę, czy jesteś szczęśliwa. Co to jest miłość? Miłość to jest nieustanne uszczęśliwianie tego, kogo kochasz. To jest wymyślanie tysiąca różnych wyznań miłości. Jeśli ja kogoś kocham, to jedynym pragnieniem mojego serca jest to, jak mogę Cię teraz uszczęśliwić? Jak mogę Ci wyznać, że Cię kocham? Nasze modlitwy, jak bardzo często, są ranieniem Boga, a nie wyznawaniem Mu miłości. Powiesz dlaczego? No chociażby dlatego, że gdzieś na dnie serca są transakcją z Bogiem. Transakcją handlową. Ja Ci dam nowennę pompejańską, a Ty mi daj to, to i tamto. Ja Ci dam taką modlitwę i chcę za to, to, to i tamto. I jak nie dostaję, śmiertelnie jestem obrażony. Jakaś paranoja. Modlitwa nie jest handlem. Pamiętacie, co zrobił Jezus z handlarzami w świątyni? Chcesz przyjąć też takiego bata na plecy? Za handlowanie z Bogiem na modlitwie? Oczywiście, że On powiedział, proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. Ale nade wszystko powiedział, kochaj mnie całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. A wszystko inne będzie ci dodane. A my nie mamy miłości do Niego. Całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I wtedy wchodzimy w handel i interes. Powinienem nieustannie pytać samego siebie. Chociażby mój różaniec. Przyczepię się do tej nowenny pompejańskiej, no bo to jest bardzo często w ten sposób, nie? Że ludzie zaczynają odmawiać nowennę pompejańską nie po to, żeby wyznawać miłość Jezusowi, Maryi, Bogu, tylko żeby otrzymać coś, czego bardzo potrzebują teraz. A to nie jest to, o co chodzi. Powinienem za każdym razem, nie? Kiedy w ogóle się modlę, pytać samego siebie, czy ja teraz wyznaję miłość, nie? Czy mówiąc, zdrowaś Maryjo, nie? Łaski pełna, Pan z Tobą, czy ja wyznaję teraz Maryi, że ją kocham? Czy ja wyznaję Ojcu, że Go kocham, mówiąc, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, nie? Czy teraz kocham? To jest to pytanie najważniejsze. Przypominacie sobie sytuację ze wskrzeszeniem Łazarza. Dwie siostry, Marta i Maria. Pierwsza Marta przybiega do Jezusa, pada mu do stóp i mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I zaczynają mówić o teologii zmartwychwstania, wskrzeszenia zmartwych. Jezus opowiada, że jest zmartwychwstaniem i życiem. Marta mówi, tak, Panie, wszyscy, którzy w Ciebie wierzą, nie umrą na wieki. Piękny dialog teologiczny. Ale nic się nie dzieje. Łazarz cały czas jest w grobie. I Marta orientuje się, że ona nic nie ugra tutaj. Pomimo tego, że wymieniają się pięknymi argumentami teologicznymi na temat życia i śmierci, Łazarz cały czas jest w grobie i śmierdzi, bo już 4 dni. I wtedy Marta przybiega do Marii i kłamie i mówi, nauczyciel Cię woła. Jezus wcale nie wołał Marty, ale Marta wie o Marii coś, czego sama nie ma. I Maria przybiega do Jezusa, pada mu do stóp i mówi dokładnie te same słowa, którymi rozpoczęła Marta. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
Jezus się wzruszył, zapłakał i powiedział, gdzieżeście go położyli? Podchodzi do grobu, mówi, Łazarzu, wyjdź z grobu. I Łazarz wychodzi. Gdzie jest różnica pomiędzy modlitwą Marty i modlitwą Marii? Po tym samym wezwaniu Jezusa nic się nie dzieje, kiedy wzywa go Marta. Kiedy wzywa go Maria, Jezus od razu czyni jeden z największych cudów. Gdzie jest różnica? Tutaj, w sercu. Maria jest zakochana w Jezusie. Rozumiecie? Marta jest teologiem, a Maria kocha Jezusa całym sercem. I jak Jezus patrzy w serce i widzi, że to serce jest zakochane w Nim, od razu daje. Od razu daje. Rozumiecie? Tu nie chodzi o techniczne handlowanie z Bogiem modlitwami. Ja Ci dam taką nowennę, a Ty daj mi to, to i tamto. Możemy Go bardzo, bardzo zranić, jeśli w ten sposób się modlimy. Modlitwa to spotkanie dwóch kochających się serc, dla których to spotkanie jest najszczęśliwszą chwilą dnia, a nie jakimś ciężkim obowiązkiem do spełnienia. Dlatego zadawajcie sobie to pytanie. Może ja, proszę księdza, się tyle modlę i nic. Pytam, jak się modlisz? Ile jest miłości do Jezusa w Twojej modlitwie? Jak bardzo kochasz Jezusa, Maryję, kiedy się modlisz? To jest zasadnicze pytanie i najważniejsze. A dopiero potem omawiajmy skuteczność Twojej modlitwy. Rozumiecie? To jest niesłychanie ważne. I Maryja nas tego uczy. Uczy nas tego, jak bardzo modlitwa jest miłością, bo Bóg jest miłością. Bo On chce się spotykać z nami, jak ze swoimi ukochanymi dziećmi, za które oddał swoje życie, dla których On jest ukochanym tatusiem. Modlitwa nie może być klepanym paciorkiem, gdzie moje serce jest wszędzie, tylko nie przy Jezusie. I wyklepię swój paciorek, wyklepię swój różaniec, wyklepię swoją koronkę. Ale nie spotkałem się z Jezusem. Na tej modlitwie byłem ze wszystkimi, wszędzie, przy moich różnych problemach, sytuacjach, niezałatwionych sprawach, które muszę załatwić. Wszędzie była moja myśl. Tylko nie przy Jezusie. I znowu nam sumienie odfajkuje, że zmówiliśmy pacierz rano czy wieczorem. Okej. Można odmawiać modlitwy, odmawiając Bogu spotkania się z sobą na modlitwie. I można tak do końca życia. Dlatego, kochani, jest tak ważne, abyśmy wprowadzili na serio Maryję do naszego życia. Abyśmy wprowadzili na serio Maryję, by ona przyjrzała się temu, jak wygląda nasza relacja z Bogiem i pięknie to zaczęła przepracowywać. Pięknie zaczęła oczyszczać nasze serce z tego wszystkiego, co fałszywie budujemy w Nim, a co nie ma nic wspólnego z miłością do Boga. Aby zaczęła nasze serce tak oczyszczać, tak remontować, tak zmieniać, abyśmy byli coraz prawdziwsi w relacji z Bogiem. W Fatimie Jezus mówi, że On bardzo chce, aby Maria była bardziej znana i kochana. Bardziej znana i kochana przez nas. Niech ten dzisiejszy dzień nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny będzie przyjściem Maryi do Twojego domu. Tak jak przyszła do Elżbiety. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Została napełniona Bogiem. Tak dzisiaj wołaj w sposób szczególny. Maryjo, przyjdź do mojego domu. Przyjdź z Jezusem do mojego małżeństwa. Przyjdź z Jezusem do mojej rodziny. Przyjdź z Jezusem do mojego serca, do moich problemów, do tego, z czym sobie nie daję rady, ale nie po to, żebyśmy razem drapali się w głowę i myśleli, jak to rozwiązać i się dręczyć, bo nie o to chodzi. Jak Ci to oddaję, to już się tym nie martwię. I chcę zrobić wszystko, aby się już tym nie martwić, bo to już nie jest moje. To jest Twoje.
i chce się uczyć życia w całkowitym oddaniu wszystkiego Tobie, aby żyć w pokoju serca, który nie jest tego świata. Jezus tyle razy mówi, nie lękajcie się. Jezus tyle razy mówi, nie troszczcie się o to, o co troszczą się poganie, o to, co mają jeść, co mają pić, w czym mają się przyodziać. Czy Ojciec Niebieski, który tak was kocha, nie widzi, że tego potrzebujesz, da tobie. Ty nade wszystko staraj się całym sercem o Królestwo Boże w tobie. O życie w relacji z Bogiem na poziomie kochania Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy. Niech nikt i nic nie będzie ważniejsze, jakakolwiek relacja od tej jednej, jedynej, gdzie On jest za ciebie wszystkim i jedynym. Amen.